Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. I tak, przepraszam was za to, że bardzo długo nie było odcinków na moim kanale ostatnio, ale zajmowałem się tą oto budowlą. To jest mój pierwszy port, który wybudowałem. Nie jest specjalnie duży, ale przygotowałem je, żeby oswoić oto stworzenie. Zaraz wam pokażę, jak się nazywa. Oswoiłem sobie je między odcinkami. To jest Ichthyosaurus. To jest taki, można powiedzieć, prehistoryczny delfin. Nazwałem ją Britta, ponieważ ma... to jest samica. Oswoimy ją sobie, ponieważ chciałbym dzisiaj sobie oswoić Megalodona. Oswoimy sobie właśnie takiego oto delfinka, żeby... ponieważ delfiny są od naszego Sarko. Nasz Sarko też by się dobrze sprawdził, ale nasz Sarko nie jest tak skrętny pod wodą jak nasza Britta. Jest też ona dużo od niego dużo szybsza. To też trzeba zaznaczyć. Ma mniejsze ataki i mniej HP, ale... może i nią się dużo lepiej pływa pod wodą, ponieważ można pływać bezpośrednio do góry, a Sarko miał z tym lekki problem. Tak samo jest, jeśli chodzi o kierunek dolny. Ten port sobie wbudowałem, chyba dość długo go budowałem, ponieważ miałem problemy z postawieniem filarów na dole, jakoś mi się to udało. Postawiłem sobie też tutaj taki mur, wał obronny, ponieważ raz mi się zdarzyło, że nasz Megalodony zaatakowały, potem musiałem naszą Brittą wypływać tam daleko w morze, żeby je odpędzić stąd. Musiałem sobie postawić taki mur. Na początku chciałem sobie postawić wieżyczki z roślinami, żeby strzelały, ale niestety rośliny obronne X nie strzelają do zwierząt znajdujących się na wodzie, w wodzie i ogólnie pod wodą. Musiałem je niestety usunąć i zbudowałem taki oto mur. Tu jest też mała brama, przez którą prawdopodobnie nasz Megalodon nie będzie mógł przekonać, ponieważ jest za duży, ale tym się będziemy potem martwić. Może po prostu potem większą kamienną wybuduję. I do spełnienia Megalodona niestety nie możemy użyć naszego sztukera. Będziemy musieli niestety użyć kuszy, ponieważ broń palna nie działa pod wodą. Musimy do tego użyć kuszy. Łuk też nie działa, ale no do niego trzeba się martwić, ponieważ mamy kuszę, która jest fioletowa, więc też będziemy miała dosyć duży torpor zadawać. I co, możemy już wypłynąć, nie będziemy więcej marnować czasu. W naszym brontozaurze też wymieniłem okna, w tym jego domku na plecach zmieniłem szyby na... No po prostu wstawiłem szyby, a drzwi zmieniłem na te podwójne kamienne. Oraz tu też wstawiłem szyby. Trochę mnie to kryształu i żelaza kosztowało, ale z taką ilością jaką mam teraz, to nie trzeba się niczym przejmować. Jak widzicie, naprawdę ostro zasuwa, może płynąć do góry, w dół. O, tu widzę już są jakieś Megalodony. Jest też o tyle fajna, że po prostu jest niewiarygodnie szybka. Możemy sobie wokół takich Megalodonów wpływać i się w ogóle nie przejmować, czy nas zjedzą, czy nie. O, tu jest... dobra, tu mam jakiegoś Megalodona, zaraz sobie go zobaczymy. 56 poziom, ej, to w sumie możemy już sobie w sumie tego oswoić. I tu jest jakieś nowe stworzenie. Plesiozaur. To jest stworzenie, które pewnie wielu wam się kojarzy ze Szkocją, ponieważ... aha, to jest alfa. Wiecie co, może ja ucieknę, bo to jest alfa ten Megalodon. Miał taką, widzieliście, miał wokół siebie taką, że tak powiem, aurę, więc tego raczej, tego się nie da oswoić i wolałbym nawet nie próbować. Popłyniemy sobie w drugą stronę. I co do tego stworzenia o długiej szyi, tu jeszcze widziałem gdzieś dwa Megalodony. Co do tego stworzenia z długą szyją, to tego plesiozaura, pewnie wielu wam się kojarzy ze Szkocją, ponieważ... no, 28 i 20 chyba... będzie 20? Nie, 16 to nie. Chciałem tak gdzieś na 40 chociaż. Plesiozaur może wam się kojarzyć z mitem o potworze z Loch Ness, czyli z takiego... tamtejszego jeziora. Ponoć według tego, co mówią miejscowi, podobno coś takiego właśnie tam widziano. Tu jest jakiś kolejny Megalodon, który ma poziom. O, 44, to wiecie co, zostawimy go sobie na chwilę, postaram się poszukać jeszcze czegoś innego. I tu jak widać już jest granica świata, ale nie przepłyniemy niestety. Jakaś manta. O, węgorze elektryczne. Zaraz wam pokażę, tylko żeby to nie zaczęły mi gonić. Co, wypłynę sobie na powierzchnię, żeby nabrać powietrza i niech mój delfin odpocznie. Do góry, do góry, do góry. Płyń, płyń, płyń. No. Płynęliśmy. Odpocznijmy sobie może chwilę. Wolałbym, żeby mnie te węgorze nie dopadły, ponieważ one mogą mnie zrzucić z siodła i nie będziemy mieli się za bardzo jak ruszyć, ani uciekać. Nie wiem, czemu dalej tracimy... aha. Chyba na... o nie, węgorze nas gonią, musimy spieprzać. A, mamy okazję maksymalną ilość
prędkości. O, tu jest ten Megalodon Alpha, wolę do niego nie podpływać. Zaraz wam pokażę tego węglorza. Właśnie płynie w naszym kierunku. Tu jest. Wolę do niego nie podpływać, ponieważ jak on nas sparaliżuje, to nie będziemy mogli się w ogóle ruszać. No dobra, płyniemy sobie dalej. Tu jest, o, tu jest pewne stworzenie, które pomogło mi oswoić tego, to właśnie, tego, to stworzenie, na którym właśnie pływam. To jest coś w rodzaju takiej prehistorycznej wielkiej orki. Ona nie jest agresywna, ani nawet neutralna. Sprawia, ona ma taką specjalną umiejętność, że pływają za nią, pływa za nią bardzo duża ilość zwierząt. Między innymi właśnie delfin, którego właśnie mam, na którym właśnie jadę. Pływam sobie. Powolutku sobie pływał za nim, za tym stworzeniem, więc nie miałem problemu z jej oswojeniem dzięki temu. Można powiedzieć, że mi troszeczkę przy tym pomógł. W sumie nawet bardzo. No i dobra. Może się wrócimy potem tego na 44. Wiecie, nie będziemy kombinować. Pójdźmy sobie tylko na powierzchnię i wyłączmy tryb. Ojojoj. Chyba trafiliśmy do naszego ukochanego Rex 36 i 56. To jest ten taki pół, to jest taki malutki półwysep, ten cypelek, na którym bardzo się dużo niebezpiecznych stworzeń spawnuje. Nie wiedziałem, że tu mogą się trzy eksy pojawić. To nieźle. Popłyniemy sobie w dół. Jak sobie tu pływałem przed te między odcinkami, to strasznie dużo nowych stworzeń spotkałem. Między innymi tego plesiozaura i tego, no taką orkę jakby. Spotkałem też wieloryba, którego nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. Mogę spróbować. O, i tu jest jeszcze wodny anioł, to się angelfish. To jest właśnie taka rybka z tym takim, nie wiem, z taką lampką na przed czołem. Czy ona płynie w moim kierunku? Tak? Jest jeszcze jakiś megalodon. Uch, zdążyłem uciec. Oj, coś odblokowaliśmy. Dobra. Dlaczego one ze mną płyną? Daj tam spokój. Sprawdźmy, które są mają poziomy. Megalodon 20, 28, no. W zasadzie nie ma chyba co kombinować, bo po prostu popłynę po tamtego. O, udało mi się właśnie spotkać wieloryba. Który ma poziom? Pierwszy. On jest niegroźny. Lubię to stworzenie, ponieważ no jest dużo niegroźne i czasami można nawet pomóc w niektórych sytuacjach. Ale wielki, ale olbrzym. No. Chyba nie ma co kombinować, chyba wracamy, jesteśmy już na ziemi lodowym. Czy nie ma co szukać. No, olbrzym. Istnieje olbrzym. O, tu jeszcze jakiegoś widzę megalodona. Ósmy to nie ma. O, tu jest jeszcze jeden. Ten, który? Dwunasty też nie ma co oswajać. Chyba się wrócimy potem tego na tamtym dnie. No. O, dusimy się, muszę szybko wypłynąć na powierzchnię. Szybko. O, udało się. Jejku, bym się utopił. Dobra. W ogóle dziwo jest mi... Patrzcie, jak wpłynę sobie na powierzchnię, jest mi lodowato, a jak wpłynę sobie do wody, jest mi zimno, ale nie tracę przynajmniej HP. Ciekawie, dobra. To są meduzy, do nich też nie podpływam, ponieważ jak mnie porażą, to po prostu spadną z mojego stworzenia i ono jest paraliżowane i po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. Można powiedzieć, że jest skazany na śmierć. Bo ja też mógłbym tam trochę bić tym... O, tu jest jeszcze jakiś megalodon. 16, jakieś nisko poziomowe. Tu jest jeszcze jeden, to jest ten Alpha, nie? Tak, Alpha. Ale tam pisało. Też mógłbym teoretycznie zsiąść z siodła i zacząć bić te meduzy. Z miecza czy z czegoś, ale... Nie zawsze zdążę zabić wszystkie zagrożenia. To jest ten Alpha? Chyba tak. No, spójrzmy sobie może na dół, tylko najpierw sobie nabierzemy powietrza może. I energii. Odpocznijmy chwilkę i zaraz spłyniemy na dół. Może sobie już wyjmę kuszę, albo nie, bo tak mi się niewygodnie prowadzi. O, dostaliśmy poziom, to sobie może damy w HP. O. No ja, płyniemy sporo tam pod wodę. Dobra, pasowałoby go w końcu uśpić, bo już nam troszeczkę czasu zeszło i tak będę musiał chyba zrobić cięcie na jego karmienie. O, tu jest kolejny wieloryb, nie widziałem go wcześniej. Dobra, tu jest jeszcze jakaś jaskinia podwodna, ale nie będę wpływał. Exploringiem zajmę się kiedy indziej. Tu są meduzy, z którymi nie chciałbym mieć do czynienia, aczkolwiek chciałbym sobie oswoić po to tego gościa. 44 poziom. Świetnie. Hej ty, buraku! Dobra, dostał jedną. Dostał drugą.
Dostał trzecią, uciekamy. O nie, tu jest granica świata. Dobra, wyjmijmy sobie jeszcze raz puszę. Normalnie nie jestem w stanie przed nim uciec, pływając jako człowiek, ale przy pomocy tego stworzonka raczej powinno być dosyć łatwo. Będzie, że te meduzy za mną byli nie podpłyną. Teraz odpłyńmy sobie na bezpieczną odległość, zaraz będziemy dalej usypiać. Oj, nie widzę go. Gdzieś tam. Nie, niżej trochę. Teraz. Dostał. Śpi, draniu. O, już ucieka, całe szczęście. Dostał. I jeszcze nie śpi? Musimy go teraz gonić. Chyba mi zwieje. A nie, już śpi, dobra. On już nam poszedł spać, na szczęście. Dlatego damy... Chociaż nie, poczekamy aż się trochę wygłodzi. Potem damy masę mięsa naraz. W tym czasie ja sobie wypłynę na powierzchnię, ponieważ mi się kończy tlen i zaraz zginę. Zaraz się po prostu topię w tej wodzie. O Boże, topimy się szybko. O, ledwo. Abyśmy zginęli. Dobra, ja sobie może wyjmę coś do jedzonka. Ach, jedno mięso sobie wziąłem. To super. O, znalazłem... O kurde, znalazłem czapeczkę. Mogę sobie ją założyć na coś? Może sobie na tą naszą... Zamiast tej naszej czaszki sobie założymy. Remove skin. Czekajcie, założymy go sobie. No, teraz jak prawdziwy kowboje. Ej, super w tej czapeczce wyglądamy. No, dobra. Pod wodą jest mi chyba... A nie, nie jest mi aż tak zimno, jak myślałem. Dobra, spójrzmy sobie teraz na dół. Czy gdzie jest granica świata? Gdzieś tutaj chyba, nie? Tutaj, w tą stronę muszę płynąć. Tak, tu jest ten uśpiony przez nas megalodon. Tylko tu jest mi lodowato, to poczekajcie, wypłynę sobie, może się zregeneruje, bo ja zaraz zginę. On niech tam się głodzi, ja sobie w tym czasie przygotuję trochę mięska dla niego. Kurde, muszę się zregenerować, bo... No nie ma co, muszę się zregenerować po prostu. No nie wiem, jeszcze sobie może po Narco Berries popłyniemy do naszej bazy głównej. Bo tak bez środków wysypiających, które trochę na przypale oswajać, wiecie? On tam ma torpor na pewno dużo, więc za szybko mu on nie spadnie, czy nie ma się co martwić. Mięso, on chyba, Megalon chyba bardziej preferował mięso rybie, dlatego rybin go będziemy karmić. Podpłynie sobie po prostu do brzegu, nie musimy nawet zsiadać. Bo faktycznie jest mi, jestem prawie że martwy. Dobra. Lecimy. Od razu jak tam dojdę, to sobie mięsko wrzucę na ognisko. W tym czasie sobie wyjmę trochę jagód. Kurde. Biegnij, dziadzie. Nie masz siły, czy co? No, leć, leć. Żeby mi tylko nie wstał, żeby tylko nie wstał. Dobra. Pierwsze, co robimy, wkładamy mięso do ogniska. Gdzieś tu miałem ognisko. O, jest tutaj. Mięsa czy żadnego... O nie, mamy 37 sztuk. To spoko. Ach. Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze po Narco Berries. W którejś to szafy je miałem. Nie wiem, czy jeszcze jakieś mi zostały, czy się zepsuły już wszystkie. Ewentualnie weźmiemy narkotyk. No, narkotyku mamy też sporo. Weźmiemy sobie narkotyk po prostu. Ja sobie może poczekam, aż mi się to HP zregeneruje, bo... No jednak trochę to trwa niestety. Może zrobię króciutkie cięcie, aż mi się to chyba zregeneruje i sobie potem popłyniemy do tego megalodona, wiecie? Tak sobie teraz myślę. No. Dobra, HP już sobie zregenerowałem, jak widać. Jest chyba maksymalne, nie? No, maksymalne 500, lecimy. Nie śpimy. No to widzę, na szczęście nic nas nie zaatakował naszego delfina. Kurde, jak idiota skoczyłem. Przedwiłem sobie HP regenerowałem, a teraz sobie skoczyłem jak frajer z pagórka i straciłem trochę. Dobra. Nie będę płynął od razu pod wodę, żeby nie tracić tego HP, które sobie przytyłem, tak jak mówię, odzyskałem. To jest ten Megalodon Alpha, ale ja się googluję, jak od niego odpłynąć, jak najdalej się tylko da. Dobra. W tym słońcu za bardzo nie widzę naszej mapy. Tu gdzieś musimy płynąć. Tak? Chyba tak. Coś takiego. Zaraz powinna być granica świata.
Tak, dobra. No jest granica świata, teraz płyniemy w dół jak najszybciej. Tu jest, czyli tu musimy gdzieś płynąć. Tak na moje oko. Tu jest jakiś delfin. Czekajcie, w tą stronę musimy popłynąć. Chyba. Tak, tu jest nasz megalodon. Nawet nie wstał, całe szczęście. Trochę na to nie liczyłem, ale zobaczmy, ile mu szczęście tego torpory zeszło. No chyba niedużo. Mi się tak zdaje. Siądźmy sobie, tylko weźmiemy od razu od naszej Brity trochę mięsa rybiego. Szybko, szybko, ładuj się. Dobra. Rybie mięso, szybko. Mało mu tego zeszło. To wolniutko, co ja się martwię. Dobra. Mięso raz w ciach-ciach. Pierdziela. Jedno po drugim. Jeszcze jedno. No zaraz on się oswoi. Ile ma tego oswojenia już? Aha. 12%. To... bez małej przerwy na cięcie kolejne się chyba nie będzie. O, tu jest na przykład, widzicie, płynie do nas delfinek. Tak jak mówiłem, one same do nas podpływają. Aby mu coś dał do jedzenia, wiecie? Tu jest jeszcze jeden. Uuu, na 92. What? I to jeszcze samiec. Wiecie co, ja sobie go chyba oswoję, tak mi kusi. Jeszcze jeden. Ja sobie go oswoję jednocześnie z tym megalodonem. Na szybko, ciutko na cięciu. No, jak oswoimy się megalodon, to zaraz widzimy się już po cięciu. No. Oswoił, mówię chyba, ponieważ mi przy nim nie było. Udało mi się oswoić tego owego delfina na tym wysokim poziomie. Teraz sobie właśnie płynę do po naszego megalodona, który nie pamiętam, gdzie dokładnie leżał. Chyba gdzieś tam, się wydaje. Tu jest granica świata, czyli leżał gdzieś w tamtą stronę. No, dokładnie. To jest nasz megalodon, jak widać. Chyba nasz, nie? No, nie atakuje nas, czyli jest, tak jak mówię, nasz. Sorry mi, że nie było mnie przy jego oswojeniu, a teraz sobie może założymy na niego siodło. Zobaczmy, jakie mam w sumie statystyki. 1300 HP. 1300 HP. O, głodny jestem, mięsko nie sobie. 1300 HP, 170% do ataku, 285 w dźwigu tylko, to nas widzę nie podniesie. O nie, węgorze. Uciekamy. O. O nie, 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 nie. Nie wiem za bardzo, co w tym momencie robić. Ojej, oj. Ale im mało zadajemy. Muszę naboje w kuszy zmienić. I to szybko. Gdzie on jest? Tu jest. Spadamy stąd. Kurde, no szybciej. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chyba zdąży uciec. No. Dobra, uciekamy. Jojku. Dobra, płyniemy szybko na powierzchnię, bo zaraz się sam utopię. Szybciej, topię się. Dobra, płynie za nami. Oby płynął. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, płyniemy szybko do bazy. Ale mi się udało przed nim uciec, całe szczęście. Jojku. Ale się przeraziłem. Gdzie on jest? Tu jest, chodź szybko. Zobaczymy, swój ma jeszcze HP. Mało mu widzę zabrałem. Myślałem, że będzie ledwo żywy, ale dobra. Tu jest na szczęście nasza baza, tu jest też ten nasz nowy delfin. Megalodon nawet nie będę próbował wpływać, ponieważ wiem, że na pewno nie wpłynę. Może zmienię, może ten, damy mu poziom w... ma trzy poziomy, czyli chyba mu się udało coś zabić. Damy mu wszystkie trzy poziomy na razie w udźwig. Może spróbuję sobie popłynąć. No, megalodon. Kozacki, no szczęście, nie wpłynie, to jest za mała brama. Chyba, nie? Nie wpłyniemy nim tutaj. Teraz mnie sprawdzić ciekawość, ale raczej nie, na pewno nie wpłyniemy. Gdzie on jest? Aha, zawrócił do naszego delfina. Zaraz po niego popłyniemy szybciutko. Nie wiem, przez tą bramę na pewno się nie przeciśnie. Nie ma co nawet próbować. Chyba zostawię go na zewnątrz i tak sobie za bardzo mu się chyba nic nie stanie. I tak nie będzie go zbyt wiele stworzeń mam wrażenie atakować. Dobra. Ona niech płynie może za nami. A tym sobie spróbujemy wpłynąć, ale tak jak mówię, on jest chyba za duży, nie ma raczej szansy nie wpłynąć. Teraz ją sprawdzę. No tak jak mówię, on się tu nie mieści, za duży jest po prostu.
Nad murem też nie przepłynie, bo tak go zrobiłem, żeby praktycznie nic nie przepływało. No i że będzie na zewnątrz, a potem może po prostu postaram się zbudować większą bramę, jak będę miał czas. Ta sama, tak jak sama tam wpłynęła. No i co, mam takie megalodona. I spróbuję sobie coś nim polować. Może. Tu mamy jakieś koale. Niech będzie na początek. Spróbujmy go tego trafić, bo tym megalodonem to... Zabiliśmy jednego koala, mam już poziom. Dobra, damy go sobie w szybkość. 10% do szybkości, trochę mało. Dobra. Będziemy sobie na te koale trochę polować, można takiego delfina na przykład. Spróbujmy sobie zabić. Nie powinien być dla nas problem, jeśli chodzi o polowanie. Ale się ciemno zrobić, wbijacie. Widzę naszą megalodonę, się strasznie szybko stamina kończy. No, zmęczony jest, musimy chwilę poczekać. Zaraz go dogonimy. Widzę, że mu się też bardzo wolno regeneruje. No, szybciej, dobra. Płyniemy szybko za nim, musimy go dobić. Dobra, zabiliśmy go. Już się udało, 64 poziom, nieźle. Nie wiem, dlaczego mam z niego zwykłe mięso, no ale cóż. Staminę może zraz i jeszcze raz w szybkość. Dobra, zabijmy sobie jeszcze tego. No, że będziemy na takie malutkie stworzonka polować. W ogóle 68 zadajemy, to naprawdę nieźle. Też w sumie pasowałoby tylko atak mu zwiększyć. Dobra, zwiększymy mu ten atak. Zobaczymy, ile powiedział, będzie dostawał. I widzę, że się dusimy. Dostaje po 22, po 20 i 20. To jest nawet fajnie. Dobra. A w ogóle ma fajny kolor, taki, wiecie, biały, pomarańczowe pasy u góry. Jeszcze się rozpadało. No dobra, płyniemy sobie dalej. Może teraz powinienem coś większego popolować. Może spróbujemy tego plesiozaura zabić, o ile nam się uda. Albo tego wieloryba jakby spróbować. Chociaż wieloryb to może trochę za duży dla nas, wiecie? Tu widziałem jakiegoś jednego. To coś martwego już. To megalodon. To chyba nie jest ten alfa, nie? Raczej by go nic nie zabiło. Tu jakaś manta jest, coś próbuje atakować. W sumie zamożą sobie na mandy. O, tu jest jakiś wieloryb, to możemy się z nim spróbować najwyżej. Wreszcie będziemy uciekać. Tu jest jeszcze drugi. Szybko do góry, bo... A nie, czemu do góry? Co ja gadam, przecież nie umrzemy od tego, od straty energii. Zresztą, że to jest zwykły. To jest zwykły na pierwszym. Mam nadzieję, że ten nie będzie mu pomagał w niczym, czy coś. Dobra, spróbujemy sobie go zabić. Czekaj, czy ile będzie nam dodawał jeszcze go. 70... O nie. On nam zadaje po 92, ale widzę, że się zwagał, więc może nam się uda go zabić. Widzieliście, on nam 92 zadał. Na pierwszym poziomie. I znowu nam widzę... A nie, tylko 57 nam zadaje, ale widzę, że chyba bardzo wolno atakuje. Na szczęście jego kolega do nas nie płynie, więc można się... będę mogła nas spokojnie pozabić. Fajnie by było. Ten tak co chwilę tylko atakuje nas, na szczęście. Kurde, mi się jeszcze tlen kończy. Musimy wypłynąć. Tylko nie mam za bardzo jak. Chyba jesteśmy w nim. Do góry, płyn! Bo się zaraz utopię. O nie. Wypływaj z niego, bo się zaraz utopię. Na halu, no. A już trudno. Ojejku. Dobra, odrodzimy się. Tu mam blisko łóżko, to akurat, zaraz, nie, to tu będzie chyba łatwiej się pojawić. No, respawn w łóżeczku. Oj, dobra, będzie tam się chwilę trzeba przebiec, ja może zrobię krótkie cięcie, zaraz polecę po naszego megalodona na szybko. Gdzie my w ogóle się zespawnowaliśmy? Chyba w naszym tym, no w naszym tym, jak to się nazywa, porcie. Dobra, to ja zaraz po niego tam pobiegnę, nawet nie będę naszej Britty brał. On chyba, jemu się raczej nic nie stało, może zaczął uciekać czy coś. W sumie był zbugowany wewnątrz, niego raczej nic mu się nie stało. Ojejku. To ja kontynuuję już z nim walkę, udało mu się tutaj wrócić na szczęście. Może będę po prostu mu przy ogonie pływał, to nie będzie miał za bardzo znak na skupie, ale widzę, że jakoś mu to jednak wychodzi. Pójdę po prostu za nim, żeby nie mógł się odwrócić do nas.
widzę, że jest lekko ubity, więc z biciem reszty HP nie będzie raczej problemem. No, już ma duże rany. Teraz powinien paść. To można powiedzieć, że ten Glerus jest taki trochę podwodny brontozaur. No jeszcze zaraz nam staminy braknie. Musimy go znaleźć chociaż dobić. Jeszcze troszeczkę, no dawaj. Parę gryźnić. A, zmęczyliśmy się. Dobra, odpocznijmy chwilę, bo widzę, że nas nie atakuje. No, ktoś widzi, dziwnie atakuje. Może bardzo wolno, może wolny atak, albo... Może jest po prostu zblokowany. Dobra, tutaj powinno starczyć. Uff, udało się jakoś. No. Nie był specjalnie silnym przeciwnikiem, raczej bardziej nas ogranicza moja ilość tlenu w moich płucach oraz energia naszego... Ref Prime Fish Meat, czyli to takie wzmocnione, tylko że wodne, tak jakby rybie mięso. Dobra, wpłynie sobie na powierzchnię, bo znowu mi się kończy tlen, kurde. Jeden... No nie... Jeden poziom, no ale już bez przesady, no wiem, że... no nie, wiem, że... Może to miał pierwszy poziom, no ale bez przesady, no... Jeden poziom za takiego olbrzyma, no wiecie co... No aż wstyd, no... No aż wstyd. No przynajmniej trochę mięska z niego mamy i skóry. Tak dosyć sporo. Dobra. No, może popłyniemy trochę głębiej, coś silniejszego znajdziemy. Może. Może z jakimś innym megalodonem się skonfrontujemy, czy coś. Albo z tym plesiozaurem, tylko nie wiem, czy może damy radę, bo nie wiem. Może są silniejsze od megalodonów, czy coś. Tu jest chyba granica świata, z tego co się orientuje. A nie, jeszcze możemy... A nie, tu już jest granica świata. Miałem mówić, że możemy jeszcze kawałek płynąć, a jednak nie. No dobra. Popłyniemy nim sobie jeszcze kawałek. Ciekawe, jakby mu imię nadać. Może szczęka, czy nie wiem. W ogóle zauważyłem, że on ma... Nie, on sobie tę chwilę odpocznie. Zauważyłem, że on ma dwa rzędy zębów. Tak, no, jak widać ma tutaj dwa rzędy zębów. Może na mniejszej jakości tego nie widać, ale jak się uważnie przyjrzy, to faktycznie ma te dwa rzędy. I tu jest właśnie ta taka pseudo-orka, dzięki której mu się udało oswoić mojego pierwszego delfina, ponieważ za nią często pływają manty oraz delfiny. Bezwarunkowo. O, nie, 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 nie. Proszę pana, my sobie uciekamy. Megalodon Alpha. No nie, no jak mnie teraz zabije Megalodon Alpha, to będę zły. To będę bardzo zły. Nie znam troszeczkę, to się zdenerwuje czy coś, ale ja będę niewiarygodnie turbo zły. I czemu on za nami płynie po tych skałach? Facet, daj spokój. O, dał chyba spokój. No. O, albo nie, dalej chce nas zabić, ale się zblokował na szczęście. Chyba, oby. Ja sobie może stąd popłynę, do widzenia. To jest chyba ten, co mnie wtedy nastraszył w tej wodzie. Mam nadzieję, że za nami nie płynie. Tam sobie pływa, ja pierdzielę. O, dobrze nam się udało szybko dopłynąć do brzegu, to mieliśmy jakieś szanse go w skałach zablokować. Może zabijemy sobie taką mantę. Z niej też nie będzie specjalnie dużo ekspa, chyba że ma jakiś wysoki poziom. O dziwo nas nie atakowała. Ona zwykle jest agresywna, ale widzę, jak jesteśmy na gazdanie, to nie też taka sprytna. No i zabita, 17 poziom. Ale tak będzie z jeden level za nią. No, jeden poziom. Daj może w HP. A, nawet po 200 dostaje, nawet fajny wynik. Dobra. Potrzebowałby coś większego łódź, wiecie? Tak mi się wydaje. Kolejnego wieloryba, no wiecie co, no przecież nie będę kolejnego wieloryba bił, no przecież za takiego olbrzyma ma tyle HP, a przecież ten... Tak mało ekspo za niego, naprawdę. Wypłyniemy sobie na powierzchnię, bo znowu mi się kończy tlen. Będę musiał sobie zrobić zestaw do nurkowania, bo to jest jakaś porażka. To jak mi się szybko kończy tlen. To był nasz ten martwy delfin, co go polowaliśmy. Wiem, że występuje też alfa, gatunek ten, tak powiem, odmiana alfa tego olbrzymiego wieloryba. Kiedyś na, jak chyba na świecie The Ragnarok udało mi się spotkać, jako pierwszy raz w życiu go spotkałem, to akurat spotkałem, tak mi się poszczęściło, że spotkałem alfę. Ten to dopiero był wielki. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze coś większego zabić i chyba kończymy odcinek, bo już trochę nagrania mamy.
ewentualnie sobie jeszcze zaparkujemy w domu i zrobimy sobie siodło na tego naszego nowego delfina. Ja wolę je nazywać delfiny, bo te nazwy niekiedy są tak ciężkie do wymówienia. Zauważyłem, że tak. Te plesiozaury i inne stworzenia głębinowe atakują nas dopiero kiedy znajdziemy się na jakiejś tam określonej głębokości, na przykład węgorze i tym podobne. Wieloryby, znaczy nie wieloryby, tylko megalodony, no płynie do nas, nie będziemy się z nim bić, z tym węgorzem. Megalodony oraz, o tu jest to właśnie coś w rodzaju tej orki, coś takiego. Widzicie, pływa za nią masa mant. Megalodony, aha, zmęczyliśmy się, dobra. Megalodony, te meduzy atakują nas dopiero kiedy wejdziemy na troszeczkę głębszą wodę. Cała reszta tych głębinowych drapieżników, to jak zejdziemy na jakąś głębokość, potem jak na przykład gonią nas i się wzbijemy na jakąś tam płytszą wodę, to po prostu nam odpuszczają. Wpłyniemy sobie, bo mi się tlen kończy, a na moją megalodonowi energia. Dobra. No, zimowy biom. Tam jest nasz domek i tu jest ta wysepka, na której jest masa reksów i tym podobnych stworzeń. Ale mój megalodon szybko pochłania mięso. 6 sztuk już zjadł. Dobra. Podpłyniemy sobie jeszcze gdzieś głębiej. Można się uda coś większego upolować. Jego plesiozaura na przykład. O, jest jakiś inny megalodon. Z nim się może spróbujemy. E, ty. Kolo, chodź na solo. Widzę, że wbijemy mu dwa razy więcej. Teraz padnie. Też widzę, ma jakiś wysoki poziom, bo strasznie długo go lejemy. Nie wiem. Ma jakiś wyjątkowy, serio wysoki. Ale coś się zaczął krwawić. Nie, no, już widzę, ma jakieś małe ranki. Może nie te wykrywajne na przyspieszeniu, bo strasznie nam szybko stamina schodzi. Ja wolałbym to zwiększyć naszą staminę na oddawanie mu ciosów. Po ogonie, po ogonie. Mi się jeszcze ten kończy, ale mam nadzieję, że zdążymy go zabić. Dalej, no come on, zanim się ten skończy, musimy go zdążyć zabić. Teraz udało się, 88 poziom. Jak gdybym ja wiedział, że tu jest taki megalodon, to bym po tego popłynął. Kurde. No, 88 poziom to nie przelewki. Żeśmy nas na Sherona 44 oswoili, to ten miał dokładnie dwa razy wyższy poziom. To wiecie co? Gdybym ja wiedział, że to jest tak potężny megalodon, się tu czai gdzieś, to takiego sobie oswoiwanie na 44, no już trudno. Przynajmniej trochę ekspo z niego zdobyliśmy, mam teraz masę HP. A zmęczyliśmy, to sobie może chwilę poczekajmy, odpocznijmy. To jeszcze jest jakaś manta, może by ją pasowało zabić. Czekajcie, bo nie wiem czy jestem teraz... Dobra. Bo jak jeśli jesteśmy w trybie przyspieszenia, szybszego pływania, to tracimy tę energię nawet jak stoimy w miejscu, więc muszę czasami sobie spoglądać, czy ja włączyłem, czy wyłączyłem ten tryb. Na przykład próbuję odpocząć, ale cały czas energię zamiast tego tracę. Dobra. Pasowałoby zwiększyć naszą prędkość tak do 150% może. Manta kolejna. Ta jest jakaś słabsza, widzę, od tamtych poprzednich. Dobra. Ale poziomik wyleciał, super. Dałem sobie jeszcze w atak. Tak do 500 chciałbym mu dobić. Tak 500 będzie w sam raz. Jeśli chodzi o procenty. A obrażeń to będzie nie wiem ile miał. W sumie. Skoro teraz mam 200... Atakuję teraz po 92, czyli będzie atakował po jakieś... Gdy miał 500%, w sumie to może do 300 po prostu dobimy. Tak 300 będzie chyba w sam raz, wiecie? Bo 500 to będzie trochę za dużo. Bo teraz ma 231, czyli przy 300% będzie atakował po jakieś 120, może więcej. 150 gdzieś tak. Chociaż nie przesadzam, nie 150. Nie wiem, tak 120, 130 coś. Czy to jest kolejny megalodon alfa? Proszę was.
A, zwykły megalodon, całe szczęście. Dobra. To już nie jest aż tak silny jak poprzedni. Zobaczmy, że troszeczkę krócej trwała, jeszcze mam dodatkowo większy atak. Megalodon nie ma specjalnej umiejętności niestety. Ale to chyba nie jest żadna wielka strata tak naprawdę. Nie, też szybciutko teraz padnie. Jeszcze z dwa strzały. No, jeszcze z jeden, może dwa. Nie no, jeden wystarczy. Tak jak myślałem. Będą dwa poziomy? Będą? Nie, jeden. Ale już trudno. Dajmy może w HP. Jeszcze. Fajnie, mam naszego pierwszego wodnego drapieżnika. No, naszymi jeszcze wodnymi drapieżnikami był też rzecz jasna Spino. Bo tu jest meduza. Wolałbym się na nie zbliżyć, bo jak ona mnie sparaliżuje, to wolę nie ryzykować. Naszymi wodnymi drapieżnikami był Spino. Nasz Sarko, Kaproschus, ale one raczej, wiecie, bardziej po lądzie, bardziej lądowymi stworzeniami. Bym je bardziej traktował jako stworzenia lądowe. Może sobie nim tutaj zaparkujemy, po prostu. Tak, niech będzie. Może troszkę bardziej do góry, żeby ładnie wyglądał. O! Może w tamtą stronę, żeby ładnie było potem nim wyjechać, wypłynąć. O! Sam raz. No ale on jest duży. So big. Dobra. Zmienimy sobie może kamerkę, żeby wam pokazać, jaki on jest sporawy. Poczekajcie, zmienię sobie na orbit kamerę. A, niestety nie widać, chociaż w sumie... Jejku, co ja robię? Dobra, nie pokażę wam niestety. No ale może po prostu wsiądę sobie jeszcze raz na niego. Sobie zmienię kamerę na... Jeszcze muszę HUD włączyć. Dobra. Dobra. No, to jest... Jesteśmy przy nim bardzo mali, moim zdaniem. To jest bardzo duży rekin. Dobra. Tu jeszcze mamy tego naszego... naszego kolejnego delfina. Tu ma już 133, zaraz po oswojeniu. Chciałbym zobaczyć jego statystyki. Ciekawe, czy to ma coś rozdane w prędkość. Niestety nie, ale damy mu ten udźwig. I może w HP. A, ten widzę po troszeczkę więcej dostaje. Tam dostaje 23 HP, a tam to dostawała po 20 na początek. Kurde, gdybym wiedział, że tam był ten na 80%, to po niego bym sobie na początek popłynął, a ten ma 44, no już trudno. Nie musi być też przecież jakiś super wymaksowany, nie? Najwyżej sobie jeszcze coś silniejszego kiedyś oswoimy, albo po prostu sobie oswoi drugiego Megalodona. No ale co, byłoby to już chyba na tyle. Jak widać, oswoiliśmy sobie dzisiaj takiego Megalodona. Ale mgła się zrobiła. Chyba chcę to mogę was już tylko chyba pożegnać. Trochę się dzisiaj działo. Było dość sporo stresu, wraz mi się zginęło nawet. Walka z wielkim wielorybem, ucieczka przed węgorzami. I nerwowe ospalenie kolejnego delfina, ponieważ trochę się przy nim denerwowałem, strasznie mi bez przerwy uciekał w tej weftę. Raz mi się nawet żarcie skończyło, musiałem popłynąć szybko na brzegi i wziąć jakieś... upolować. Ale jakoś mi się udało na szczęście. Przy okazji to jest samica, więc będzie... Nie hałasuj. To jest samica, więc będzie mogli je potem rozmnożyć. To samo chciałbym zrobić też z Megalodonami, tylko sobie musiałbym teraz... To jest samica czy samica? To jest samica, czy musiałbym sobie samca oswoić na jakimś wyższym poziomie jeszcze. Kurde, ale 88 poziom, ale mi teraz kurde żal, szkoda, no. Kurde, zamiast go zabijać, to mogę chwilę pomyśleć, no to sobie go może uśpić po prostu. Mogę spojrzeć przez lunetę, który ma poziom. Kurde, ale już trudno. To jeszcze chyba na dodatek samiec. Ale co, tym akcentem mogę was już tylko pożegnać. No. Elo, elo, no bo co?